Intermittent fasting, czyli okresowy post, tłumacząc to na polski, jest to system żywienia, w którym mamy okres postu w ciągu dnia, który zazwyczaj wynosi około 16 godzin oraz okres jedzenia, który zazwyczaj wynosi wtedy 8 godzin. Oczywiście te sposoby tego IFA są różne, mamy Warrior Diet, mamy OMAD, mamy Alternate Day Fasting, także metod jest sporo, ale ten film dotyczy każdej tak naprawdę z nich. IF jest to metoda odżywiania, którą ja poznałem w 2012 roku. Zainteresowałem się nią i od tamtej pory ze mną była, mniej lub więcej. Zazwyczaj w okresie redukcji tkanki tłuszczowej z niej chętniej korzystam. I wtedy właśnie mniej więcej okres postu wynosi 14-16 godzin. Także tu od razu to chciałem powiedzieć, żeby nie było, że nie próbowałem, że nie wiem, o czym mówię, że nie rozumiesz tego, nie czytałeś książek. Wiecie, wykluło się nagle wielu ekspertów, którzy przeczytali, nie wiem, 3 artykuły na krzyż i wypełzli do internetów. No to słuchajcie, ja książkę Brada Pilona Eat, Stop, Eat czytałem prawdopodobnie wtedy, kiedy wy jeszcze się wypieprzaliście z szkołowego rowerku. Ale przechodząc, chciałem omówić 5 najczęstszych bzdur, które słyszę na temat IF-a, zarówno takich pozytywnych, jak i negatywnych. I zaczniemy od tego, że według niektórych intermittent fasting, właśnie okresowy post, może być dobrą metodą, lepszą metodą na spalenie tkanki tłuszczowej, zwłaszcza opornej tkanki tłuszczowej, ze względu na to, że przez to, że jemy rzadziej, jemy w krótszym oknie, no to ten poziom insuliny nam cały czas nie skacze, a według niektórych, według właśnie takiej hipotezy insulinowej, otyłość bierze się właśnie przez ten hormon. I od tego sobie zaczniemy. To tu chciałbym poruszyć kilka kwestii, bo to jest bardzo istotne, że po pierwsze, tak, insulina rośnie po spożyciu posiłku, zwłaszcza po spożyciu posiłku, który zawiera węglowodany, ale też i białko, i o tym zaraz powiem więcej, ale właśnie poziom insuliny i poziom wydzielania tej insuliny, do jakiego poziomu ona dojdzie, jak będzie wolno spadać, potem będzie się regulować, będzie zależało od ilości kalorii, którą pochłoniemy. Im więcej zjemy, tym to będzie dłuższy okres, większy skok. Im mniej zjemy, tym ten skok będzie mniejszy i krótszy. Tak samo jest z poziomem cukru, że po spożyciu węglowodanów ten cukier będzie rósł w zależności od tego, ile tych węglowodanów spożyjemy i z jakiego źródła będziemy je czerpać, czy obok tego pojawi się też błonnik tłuszcza i tak dalej. Niemniej jednak chodzi o to, że insulina wydziela się proporcjonalnie do tego, co zjemy i ile zjemy. Dlatego też jedząc w okresie powiedzmy 8 godzin, ta insulina będzie bardzo wysoko i będzie bardzo wolno spadać i potem powiedzmy przez 16 godzin ona się będzie regulować, potem spadnie i będzie się trzymała na niskim poziomie. Jednakże w momencie, gdy jemy mniej posiłków w ciągu dnia, znaczy więcej posiłków, ale mniejszych, czyli na przykład 5 posiłków co 3 godziny, czy co 4 godziny, to te piki insuliny będą krótsze i mniejsze. I koniec końców, w skali całej doby, prawdopodobnie ten poziom insuliny będzie bardzo podobny. A nawet jeżeli by nie był, to przechodzimy tutaj do drugiego punktu, czyli że nie tyjemy od insuliny. Jest to jedno z największych nieporozumień dotyczących chyba tego hormonu, że właśnie jest potrzebna, żeby magazynować tłuszcz, a jakby jej nie było, to byśmy tego nie robili. Otóż nie. W komórkach tłuszczowych znajduje się enzym, który nazywany jest lipazą wrażliwą na hormony. To chyba tak się tłumaczy, nie jestem tego pewny, ale chodzi o HSL. I insulina hamuje działanie tego enzymu. Ale jak się okazuje i jak pokazują badania, tłuszcz również hamuje działanie tego enzymu. Czyli w momencie, gdy spożyjemy dużą ilość kalorii z tłuszczu, jak to ma się w przypadku diety ketogenicznej, to również utlenianie się tłuszczu, redukowanie tej tkanki tłuszczowej będzie wstrzymane. Także jeżeli ktoś właśnie mówi, że na, nie wiem, diecie ketogenicznej można jeść ile się chce i się schudnie, to nie jest to prawdą. Prawdą jest, że po prostu na diecie ketogenicznej ciężko jest przejeść takiej ilości kalorii, ale dalej, jeżeli spożyjemy 5000 kalorii z tłuszczu, to przytyjemy po prostu. Kolejny mit związany z insuliną jest taki, że insulina powoduje, że jesteśmy głodni, że chce nam się jeść. Otóż nie. Jak pokazują wiele badań wręcz, to spożycie białka powoduje wzrost insuliny z jednoczesnym obniżeniem się poziomu glukozy i jednoczesną supresją apetytu. Czyli w momencie, gdy spożyjemy białko, insulina nam rośnie, poziom cukru nam spada i apetyt również, również gasimy apetyt. Dlatego też insulina jest hormonem, który powoduje, że czujemy się najedzeni, nie głodni.
I tu od razu odpowiadając, że właśnie gdyby słodziki same w sobie powodowały wzrosty insuliny, to byłoby to dosyć korzystne i dałoby się to w bardzo dobry sposób wykorzystać, zwłaszcza na przykład po treningu czy w trakcie treningu, żeby właśnie podnieść poziom tej insuliny, ale to już jest temat na oddzielny film i ogólnie właśnie, jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzu, bardzo chętnie nagram film na temat samej insuliny, taki obszerny. Kolejny mit, często powielany przez osoby z drugiej strony barykady, z drugiego medalu, czyli przeciwników IF-a, jest to, że metabolizm zwalnia, dlatego że jemy mniej, a żeby właśnie metabolizm wzrósł, to musimy jeść częściej. I nie jest to prawdą. I jakby ten mit wziął się z tego, że sprawdzili, jak się to ma w przypadku szczurów. Tylko że szczury żyją no jakieś 20 razy krócej niż człowiek, albo nawet 30. Dlatego dla szczura 3 godziny to jest jak dla nas 3 dni. I tak, jak pokazują też badania, to właśnie metabolizm zacznie nam zwalniać mniej więcej po 2, po 3 godzinach, po 3 dobach niejedzenia. Czyli nie mówimy tu o 3-4 godzinach, tylko raczej o 70 godzinach. Także mówię, no 3 dni. Także nie, metabolizm nie zwolni w trakcie IF-a. I tutaj właśnie chciałem powiedzieć, że jest to bardzo indywidualne i to pokazuje też to, że właśnie niektórzy się lepiej czują jedząc powiedzmy 3 posiłki w oknie, inni lepiej się czują jedząc 3, 4 czy 5 posiłków rozłożonych przez cały dzień. Chodzi o to, że różne osoby różnie będą reagowały na IF. Są takie osoby, przykładowo jak ja, które w trakcie postu bardzo dobrze się czują. Ja mam dużo energii, jestem skupiony, chce mi się, jestem dosyć pobudzony i nie ma się co dziwić, dlatego że w trakcie takiego postu rośnie też poziom adrenaliny i kortyzolu. Jakby jedno z drugim współgra. Dlatego też takie osoby mogą nawet mieć wyższe zapotrzebowanie w trakcie IF-a, ale nie dlatego, że stosują okresowy post, tylko dlatego, że takie rozłożenie posiłków sprawia, że więcej się ruszają w ciągu dnia. Mam też drugą grupę osób, które właśnie będą się gorzej czuły, będą zmęczone, nie będą mogły się skupić, będą miały problemy właśnie czy z głodem, czy z apetytem, jakieś bóle głowy. To u tych osób może być na odwrót, dlatego to jest, mówię, bardzo indywidualne i trzeba to zobaczyć na sobie. Kolejny, trzeci mit związany z IF-em to, że powoduje zaburzenia odżywiania. Wiele osób właśnie uważa, że takie jedzenie w oknie żywieniowym może przyczynić się do zaburzeń odżywiania. Jest to oczywiście po części prawda i po części nieprawda, dlatego że jedzenie co 3 godziny z zegarkiem w ręku również jest dosyć nienaturalne dla ludzkiego organizmu i też może powodować zaburzenie odżywiania. Dlatego zaburzenia odżywiania będą, znaczy promowanie zaburzeń odżywiania będzie wtedy, kiedy będziemy mieć system niedostosowany do siebie. Czyli przykładowo tutaj na IF-ie. Jeżeli będziemy na siłę próbować wcisnąć wszystko w 4 godziny, na 4-godzinne okno, albo nawet 8-godzinne okno i nie będzie nam to jakby, no nie będzie to dla nas naturalne, tylko będziemy się męczyć, albo będziemy właśnie sięgać po wysokokaloryczne produkty, albo będziemy się właśnie obżerać, to wtedy tak, może się to przyczynić do zaburzeń, dlatego że mówię, to jest dla nas nienaturalne, ale tak samo właśnie jak jedzenie co 3, co 4 godziny, zwłaszcza jak nie jesteśmy głodni, to również nie jest naturalne i również może powodować zaburzenia odżywiania, dlatego jest to bardzo indywidualne i nie ma tutaj jednoznacznej odpowiedzi, czy tak będzie, czy nie. Następnym mitem jest to, że IF jest dla każdego, że okresowy post może stosować każdy i jakby nie będzie żadnych problemów. Tutaj również nie zgodzę się z tym, dlatego że po pierwsze, na pewno nie powinny go stosować kobiety w ciąży albo kobiety karmiące, na pewno nie powinny go stosować dzieci, na pewno go nie powinny stosować kobiety, które borykają się z funkcjonalnym zanikiem miesiączki albo właśnie z zaburzeniami odżywiania, dlatego że to może promować tylko problem, który wystąpił i ogólnie kobiety trochę gorzej reagują na ten IF i zauważyłem też z doświadczenia, że u nich jednak ten okresowy post powinien być krótszy, typu 12, 14, 16 godzin to jest taki maks. Ja ogólnie nie wiem po co stosować jakby krótsze okno. Jeżeli to komuś oczywiście pasuje, to spoko, ale nie ma totalnie to sensu. I to dla niektórych jest też taka wymówka, żeby
spożywać ogromne ilości kalorii z przetworzonego jedzenia. Bo wiecie, mamy na przykład, nie wiem, 20 godzin postu, mamy 4 godziny, w 4 godziny musimy zmieścić, nie wiem, 2-2,5 tysiące kalorii. No i wtedy takie osoby mogą właśnie sięgać, nie wiem, po jakieś przetworzone produkty, fast foody, jakieś przekąski i wiecie, po prostu nabijać te kalorie byle czym, byleby je nabić. I to też może właśnie powodować zaburzenie odżywiania w przyszłości, ale też po prostu jest niezdrowe. No bo dalej kalorie mają znaczenie i to, co dostarczamy z pożywienia, ma znaczenie. I ostatnim mitem związanym z IF-em jest to, że jest ogromny wzrost hormonu wzrostu i ten hormon będzie powodował to, że będziemy mogli budować mięśnie, chronić mięśnie, spalać tłuszcz, dlatego że hormon wzrostu przyczynia się do utraty tkanki tłuszczowej i w ogóle wow, makiel czary mary. Nie. Jakby tak było, to najlepiej by było w ogóle nie jeść. Bo po co jeść, skoro hormon wzrostu będzie rósł w trakcie, jak nie będziemy jeść, to bez sensu by było, więc jakby to nie trzyma się kupy. Po prostu osoby, które to promują i to mówią, nie mają totalnie pojęcia, o czym mówią. Dlatego, że skoro mówię, hormon wzrostu rośnie w trakcie postu, to po co w ogóle jeść? No głupie. Kolejna sprawa jest taka, że mamy pewien limit hormonu, który możemy w organizmie wytworzyć i naturalnie nie osiągniemy takiego poziomu, nawet w odrobinę takiego poziomu, jakbyśmy dostarczali ten hormon wzrostu z zewnątrz. Bo mówię, nie osiągniemy takich poziomów i też chodzi o to, że w skali 24 godzin dalej tego hormonu wytworzymy prawdopodobnie tyle samo, tylko że inaczej to będzie rozłożone. Po prostu więcej wytworzymy w ciągu 16 godzin postu, a mniej w ciągu 8 godzin jedzenia. W momencie, gdybyśmy jedli co 4-5 godzin, no to będzie się po prostu mieszało. Dlatego IF to nie jest żadna magia, to jest sposób jedzenia, który u wielu osób może się sprawdzić. Ja sam uważam, że jest to jedna z najlepszych metod dla osób, powiedzmy, takich starszych, które ciężko jest wytłumaczyć, powiedzmy, co jeść, jak jeść, na co zwracać uwagę w diecie, bo to jest prosta, wiecie, to jest prosta rada. Jedz od 12 do 20 na przykład, albo nie wiem, jedz od 14 do 20 i wtedy te osoby, nawet nie licząc kalorii, będą spożywały mniej i dlatego też niektórzy eksperci mówią, że na IF-ie nie trzeba liczyć kalorii, bo na przykład nie wiem, nie da się obliczyć zapotrzebowania kalorycznego, co jest totalną bzdurą, bo da się, a ja się już nie wgłębiałem się w to, to dlatego te osoby chudną i nawet ci eksperci, wydaje mi się, że specjalnie mówią o tym, żeby nie liczyć kalorii, żeby właśnie te osoby uważały, że przez to chudną, że jakby o, magiczna metoda, nie liczy kalorii, a chudną. No ale pamiętajcie, że nie trzeba liczyć kalorii, żeby kalorie się liczyły. Dlatego też na IF-ie po prostu większość osób będzie, a na pewno przez pierwsze, nie wiem, 2-3 miesiące spożywało dużo mniej kalorii przez sam fakt, że ograniczą okno, w którym mogą jeść. Ale to niczym się nie różni od jakby mitu, że nie można jeść po 18. To jest to samo. Jakby nie jedzenie po 18 od razu powoduje, że mamy IF-a. Bo od 18 na przykład do 8 rano nie jemy, co daje 14 godzin postu. Więc nie jedzenie po 18 to też jest IF. Także mam nadzieję, że wyjaśniłem temat IF-a. Jak najbardziej mówię, to jest metoda, którą sam stosuję, polecam, ale nie jest to magiczna metoda. Nie sprawi to, że w magiczny sposób schudniemy, może nam w tym pomóc, ale nie niesie ze sobą jakichś super prozdrowotnych benefitów. Także nie wierzcie, jak jakieś szemrane typy mówią, że jest inaczej i powołują się na badania, które jakbyśmy spojrzeli na te badania, bo ja spojrzałem na nie, to często albo w ogóle są błędne, albo są na zupełnie inny temat. Znaczy to by było tyle na dzisiaj. Jeżeli podobał się ten film, to zostaw łapkę w górę. Odsyłam do innych filmów na tym kanale. To by było tyle na dzisiaj. Pozdro.